tu jest nieprzypadkowy, bowiem miejsce spotkań dla odbiorcy kultury, dla turysty. Istotnym elementem jest to, gdzie przebywamy. Czy patrząc na miejsca, które zatrwałe zapisały się w historii, czy na miejsca, które staną się terenem spektakularnych przedsięwzięć kulturalnych, czy na miejsca, które tworzymy dzisiaj po to, by tworzyły one przyszłość. Miejsce spotkań to jednocześnie przenikanie się tych dwóch ważnych dziedzin życia naszego codziennego, życia kulturalnego i turystycznego. Wreszcie miejsca spotkań to również okazja do tego, by można było rozwijać idee, myśli, które towarzyszą nie tylko przedsięwzięciom kulturalnym, ale każdemu przedsięwzięciu turystycznemu. Zaczęliśmy w 2006 roku. Najpierw były dywagacje kultura i turystyka razem czy oddzielnie, później razem, ale jak, a później przeszliśmy do kolejnych problemów związanych ze współpracą tych dwóch dziedzin. No i przez te lata konferencja wyrosła chyba na najważniejsze takie spotkanie specjalistów od kultury i od turystyki w naszym kraju. Spotykają się tutaj zarówno teoretycy, jak i praktycy. Jest to miejsce wymiany poglądów, ścierania się różnych punktów widzenia na to, czy turystyka jest potrzebna kulturze, czy kultura jest potrzebna turystyce. Konferencje turystyczne na temat turystyki, które odbywają się w wielu miejscach w Polsce, również konferencja, która w tej chwili odbywa się w naszym hotelu, mają istotny i dość duży wpływ na rozwój turystyki, jakby świadomości i wiedzy, która może być wykorzystana przez osoby, przez menadżerów, różnych menadżerów hoteli, którzy powinni uczestniczyć w takich konferencjach. Jednak wiedza i świadomość rynku turystycznego daje duże możliwości w bezpośrednim działaniu operacyjnym i marketingowym i przełożeniu tego na wzrost obłożenia w hotelach. Gdy mówi się o turystyce miejskiej, a kultura jest nieodłącznym atrybutem każdej z form miejskiej turystyki, to pewne elementy budowy marki. Dzisiaj nie możemy mówić o promocji miast, tylko o konieczności budowy marki. Znaki graficzne są elementem tej marki. Stąd wydawało mi się, no i tak zresztą został ten artykuł i te badania uznane przez komitet konferencji, wpisuje się w kontekst no właśnie komunikacji o miastach jako miejscu spotkań, miejscu przyjazdów o charakterze typowo kulturalnym, bo coraz częściej wyjeżdżamy do różnych miast, chociażby tylko na koncerty czy do teatru. Zastanawiam się i próbuję przekonać swoich czy czytelników, czy rozmówców, czy osoby na sali do tego, żeby się zastanowiły, czy warto inwestować w kulturę, żeby stała się tak naprawdę turystyką. Bo to, co jest na pewno skuteczne, to, że postrzegamy tą kulturę, zwiedzamy ją, poznajemy, oceniamy, natomiast turystyka musi być efektywna. Bo oczywiście w różnych wymiarach, ekonomicznym, społecznym, gospodarczym i tak dalej. Więc wydaje mi się, że jeżeli mówimy o zjawiskach kultury, to wtedy mamy do czynienia z turystyką. Natomiast jeżeli ta kultura będzie już skomercjalizowana w takim dosłownym tego słowa znaczeniu, to wtedy będziemy mieli do czynienia z turystyką kulturową. Jakie my mamy miejsca spotkań? Główną atrakcją turystyczną, czyli miejsce do spotkań turystów, to jest szlak zabytku. Ten szlak zabytku rozciąga się w wielu halach, warsztatach i urządzeniach kopalni, które nie są zrewitalizowane do innych celów. Mamy tam ogromne maszyny, które są jak gdyby ekranami do projekcji, do animacji tychże samych maszyn w czasie ich produkcji. Także turysta, podchodząc do tej maszyny z przewodnikiem, może przeżyć tą maszynę, zobaczyć, doświadczyć jej tak, jak ona kiedyś pracowała, dlatego że na niej wyświetla się jak gdyby film, ta maszyna w czasie
jej produkcji i oczywiście dźwiękowo wszystko to turysta też słyszy. Ale mamy też inne miejsca spotkań, ponieważ mamy wiele miejsc, wiele budynków, które używamy jako sale koncertowe albo sale wystawowe. To nie powinien być cel w oderwaniu od rzeczywistości, czyli od tego, jakie są potrzeby mieszkańców. Powinny być szanowane i respektowane te potrzeby, bo to też oznacza, że wtedy mieszkańcy nie tylko będą przychylnie patrzeć na dane działania, ale po prostu mogą też pomagać w realizacji tego celu. I to jest jakby jedna kwestia. Druga kwestia bardzo istotna jest taka, że ten cel powinien nawiązywać do potencjału, jakim dysponuje dane miasto. Dlatego, bo to oczywiście nie zawsze, ale w znacznej mierze jest właśnie gwarancją tego, że będzie sukces, czyli te priorytety, które będą postawione w strategii polityki turystycznej, będą mogły być zrealizowane. Są oczywiście przypadki takie, gdzie ten cel może być trochę oderwany od tego potencjału, ale jest oczywiste, że wtedy to powinno być przy większych nakładach finansowych, przy większej dbałości o pewne właśnie takie techniczne kwestie. Ogród doświadczeń można odnieść do takiego dużego nurtu, który pojawia się we współczesnej turystyce, jaką jest nurt edutainment, czyli edukacji łączonej z rozrywką. A wszystkiemu temu patronuje Stanisław Lem, znakomity pisarz science fiction, którego główną ideą było właśnie otwieranie umysłów ludzi na świat, na rzeczywistość, która nie zawsze jest taka, jak ją postrzegamy, jak nam się wydaje, i że różne prawa, które stoją wewnątrz tej rzeczywistości, sprawiają, że my jesteśmy tacy, a nie inni. W związku z tym w parku doświadczeń doświadczamy siebie, doświadczamy przestrzeni, doświadczamy naszej wiedzy i niewiedzy, a jednocześnie rozszerzamy nasze horyzonty, co przecież jest zawsze tematem turystyki, która ma te horyzonty poszerzać. То есть сейчас Москва откликается на самую главную общемировую тенденцию в туризме. Нет единого туристского рынка. Туристский рынок распадается на небольшие ниши, распадается по интересам. И Москва старается отреагировать на эту тенденцию. Например, предлагает экскурсии по крышам Москвы с посещением действительно настоящих крыш домов, с организацией пикника, с приятным музыкальным сопровождением. Или же, например, по блошиным рынкам Москвы. Или окраины Москвы. И причем надо заметить, что кроме классических экскурсоводов, лицензируемых экскурсоводов, у нас экскурсоводами становятся обычные жители Москвы. Очень много молодежи, которые водят экскурсии по своим любимым уголкам Москвы. Ważne miejsce spotkań z wielu powodów. Z wielu powodów można przyjść do Centrum Nauki Kopernik. Centrum Nauki Kopernik swoim położeniem zapoczątkowało zmianę myślenia o Wiśle, o bulwarach wiślanych. Do tej pory te bulwary były dość zaniedbane. Dość zaniedbane, przed wojną było bodajże 30 klubów wioślarskich na Wiśle, a w tej chwili jest chyba tylko kilka. Ta Wisła jest taka trochę traktowana po macoszemu, a budowa Kopernika nad Wisłą zapoczątkowała zmianę myślenia o bulwarach wiślanych. Miasteczko uniwersyteckie, bliskość tego miasteczka, bliskość Wisły i tych rewitalizowanych bulwarów wiślanych spowodowało, że Kopernik i to miejsce po Wiśle zaczęło być traktowane w trochę inny sposób. To nie tylko Stare Miasto, nie tylko Pałac Kultury, ale też Wisła.